No i kolejny. Minuta przerwy dosłownie. Za minutę pierwsza. Co ja tu dostaję? Jakieś SMS-y, kurczę, śmieszne. O, bateria mam na wyczerpaniu, zaraz sobie podłączę. Dobra, widzę, że są jakieś SMS-y od tutaj, od zapytania od klientów. Gdzieś z internetu nieprawda, nie jestem w stanie wszystkich wychwycić. Ja po prostu pracuję ogólnie zawodowo, więc no właściwie pracuję na dwa etaty, o tak. W takich pudełkach przychodzą oryginalne serwis paki, też ciekawe. Uwienia, wygląda to całkowicie inaczej. Ale jest to oryginał, sprawdzałem, rzeczywiście jest ok. Tutaj te klapki mają tak mocny klej. W takim stanie było klapy. Ktoś słuchał mnie albo oglądał, to mam pytanie, czy macie jakiś pomysł na muzykę, żebym sobie mógł jakiejś innej posłuchać? Ja już po prostu nie mam pomysłu, mam wrażenie, że ja cały internet obejrzałem i wszystko już przesłuchałem. W taki sposób wyciągam ogólnie te dolne moduły, to już mam, składę, opieram palec tu, pociągam i on jest, że tak powiem, mój. Nie wypinam czasami nawet tych taśm. Ogólnie w tych notach też taśmy lecą. I też podobnie to wygląda jak w Shaisungach, tylko to FPC nie leci na płycie głównej, tylko leci zazwyczaj na taśmie. Ja też to naprawiam ogólnie. Nie wymieniam całego, tylko po prostu naprawiam. No, to śrubek.
jakąś pod spodem, nie pamiętam, ale chyba nie. No i płyta jest moja. O, telefon miał ślady zamoczenia, czujnik jest czerwony, jednakże ja tutaj... No jest. No a to jest czujnik, taka folika z farbą jest dość czuła i dlatego wyłapało, że no miał kontakt z cieczą, nie? Rękawiczki to mi pękają właśnie od tych pincet, bo te pincety, jak od kiedy mi przyszła strzałka, to po prostu te pincety dostały drugie życie wszystkie moje. Znaczy może nie wszystkie, bo jeszcze wszystkich nie odnowiłem, ale wystarczy, no na przykład tak wczoraj miałem tak, że ten jedno ramię było dłuższe, ja wiem, o 6 mm, to po prostu obciąłem, teraz zeszlifuję to tą ostrzałeczką i no git, no naprawdę super sprawa. Też koledzy podpowiedzieli tutaj na grupie. No faktem, że się trzeba trochę namachać tutaj. Ale w ten sposób, potem kładziemy w ten sposób na płasko i szlifujemy osobno. I tak powiem szczerze, naprawdę robi robotę. Trzeba się trochę nasiłować, ale warto. No chyba, że ktoś bogacz. To kupuję nową co drugi dzień, nie? Za 5 dyszek. Wyszła cała. Podlałem sobie takich parę miejsc. Czyli wibracje delikatnie, dosłownie samymi oparami przy głośniku i przy taśmie czujnika zbliżeniowego. IPA w ogóle to jest taka buteleczka powinien mieć każdy. Może mi się uda, będziemy mieli to w sprzedaży. Naprawdę, ta butelka z tym dozownikiem to jest mistrzostwo świata. Mam dużo takich buteleczek tego typu z pompkami, ale to przy tej kryje się naprawdę super. Szklana z super pompką, po prostu jest mega, mega pompka. Polecam. I tego nie kupujemy często, bo to kupujemy, możemy kupić powiedzmy raz na 10 lat. To kupujemy dotąd, aż się nie zepsuje pompka. Albo na mnie gdzieś nie trącimy ręką i nie wiem, gdzieś to upadnie po prostu na podłogę i się stłucze. No. Tak jak samo jak z te strzykawki do topnika, których używam. Biorę sobie topnik po prostu z pracy, z tego Wartona. I mam w kilku po prostu strzykawkach. Wymienia rękawiczkę po raz kolejny. Kurde, te rękawiczki takie drogie. Gdzieś tam się dotknie pincetą, już wcięta. W ogóle wszystko bardzo podrożało. Ja nawet się tak nie orientowałem, że aż tak bardzo, bo ja nie chodzę do sklepów, bo nie mam kiedy. Żona się zajmuje zakupami, ale życie ogólnie podrożało i to zarąbiście. Ale oczywiście nasz polski rząd będzie mówił, że jest deflacja, nie? Bateria wyszła.
integracja weszła. Głośnik też. Czujnik. Taśma podniesiona. Skobel czarny tym razem, bo ma tutaj przykrywać jeszcze z tej strony, że z krawędzi nie dostawało światło. No i czujnik wyciągamy. A z czujnika właśnie kolega, który tam wcześniej miał problem, zapomniał wyjąć tej gumki. I ta gumka ma znaczenie, czy włożymy w tą stronę, czy w tą stronę. Oczywiście... O, poleciała mi, ale zaraz ją znajdę. Można sobie poradzić bez niej. Ona ma taką krawędź. I ta krawędź ma znaczenie, z której strony jest. Czy od strony tutaj płyty, czy od strony ramki. Pod spodem jest taki bolec. O, widać go tutaj. Taki wolczyk, który ma powodować, że jak to dociśniemy, to się zgniata. I między tymi dwoma czujnikami nie ma tego dostępu światła, bo one mają takie filtry jeszcze. Filtry są w postaci farby, czy filtra UV tutaj na samym wyświetlaczu, lub wewnątrz napylane. Zazwyczaj wewnątrz oczywiście jest, ale bywa pewnie różnie. Muszę wyjąć jeszcze tutaj czytnik linii. Ta taśma powinna być w service packu. Przynajmniej zawsze były. Nie, taśmy nie będę musiał wyciągać, klawiszy będę musiał wyjąć, tylko czytnik. Trzeba przepleść. Proszę pamiętać, że oczywiście te gumki są niezbędne, bo to jest taki taka część, która blokuje te przyciski. Dzięki temu one po prostu nam nie wypadają. No trochę jest wyciągania, ale mamy go po prostu oskubany, ten wyświetlacz. Zobaczmy, co jest w nowym. Dzisiaj na grupie też leciała na GSM OK. Hejcior praktycznie, no nikt nie chce korzystać z tej firmy, a uważam, że jedna z lepszych hurtowni w Polsce. Pod pewnymi względami jedna z najgorszych oczywiście. Nie rozumiem tego fenomenu tutaj z tej hurtowni. Właściciel powinien się bardziej, moim zdaniem, zainteresować, bo ma naprawdę potencjał na najlepszą hurtownię. Oczywiście tu chodzi chyba o pracowników i o te reklamacje przede wszystkim. Tam nie ma reklamacji, tam ogólnie nie ma takiego czegoś jak słowa jak reklamacja. Tam nigdy nie jest ich wina. Co byś nie zrobił, to zawsze jest twoje. Nawet możesz paczki nie wypakować, nawet możesz je nie odebrać. Ale już z góry wiadomo, że jeśli coś jest zjebane, no to wiadomo, że masz problem. Ale jeśli chodzi o sam system przyjmowania reklamacji, w jaki sposób informują o rozpatrzeniu i tak dalej, no to jest okej. Okay. Powiem szczerze, to się powinno taki Teleforce One, który ma obroty znacznie większe. A wiem, jakie ma obroty, bo niechcący dostałem maila. Każdy przedstawiciel mi wysłał, znaczy dyrektorka wysłała do mnie maila z obrotami poszczególnych przedstawicieli handlowych na dany region w Polsce. Powiem szczerze, masakra. Koty olbrzymie, naprawdę olbrzymie. Te targety mają, no mieli wtedy, nie wiem, około po 200 tysięcy i więcej, a tych przedstawicieli było sporo. No obroty milionami, no. Ale tam strona w ogóle kiepsko rozwiązana. Dużo ma znaczenie, na przykład zauważyłem, strona, jeśli chodzi o sprzedaż produktów, jak jest przyjazna. No i właśnie GSM OK ma zarąbiście to zrobione. W ogóle hurtownie się powinny uczyć tego, że zamawianie, przede wszystkim domawianie towaru, prawda? No bo nam klient z ulicy wchodzi, my już zrobiliśmy zamówienie, jeden wyświetlacz, ale
klient wchodzi za godzinkę i chcemy domówić do tej paczki, żeby zapłacić raz tylko za przesyłkę. Oni mają to bardzo dobrze rozwiązane. Naprawdę, jedynie ci przedstawiciele, chociaż ja mam na przykład świetnego Jarka Wodyńskiego. Jest to człowiek, który kiedyś był moją konkurencją, ale mimo tego, że był konkurencją, to zawsze szanowałem człowieka przez to, że był bardzo sumienny. I ogólnie jestem bardzo z niego zadowolony, odpowiada na wszystkie moje pytania, no... Świetnie się odnalazł. No człowiek, który popracował w konkurencji naszej, takiej zaprzyjaźnionej, z którą trochę handlowaliśmy. I... No odszedł tak z dnia na dzień, po wielu, wielu latach współpracy, był taką prawą ręką szefa tam. Musiało być grubo coś między nimi. Znaczy wiadomo, że chodziło o pieniądze, bo jak zawsze, jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o kasiorę. Nie, albo jakieś tam, nie, czy jakieś podpierdzielenie do urzędu skarbowego, już do końca nie pamiętam, bo to było dawno, ale... W każdym razie, no odnalazł się na tym stanowisku świetnie, a był naprawdę Jarek super serwisantem. Znał się na rzeczy, człowiek mega talent, świetny talent, naprawdę. Na spokojnie wszystko podchodził, można się było od niego sporo nauczyć. Oj, sorki, ruszyłem kamerką. Taka konkurencja to zdrowa konkurencja, bo no nie wiadomo, że Jarek nie zdradzał na przykład mi, bo tam dłużej pracował niż ja. Nie zdradzał jak zrobić, tylko widziałem, że jeżeli on mógł zrobić, to znaczy dlaczego ja mam nie zrobić, prawda? I nie dawał mi na tacy rozwiązań, nie pomagał mi w sumie w żaden sposób. Ale wiedziałem, że skoro oni mogą zrobić, to ja też to zrobię. Dotąd drążyłem temat, aż po prostu zrobiłem. A metodą prób i błędów się jest najlepiej uczyć, dzięki temu schodzi w głowę. No i coś tam się zapamiętało i coś tam minimalnie, ale coś tam się wie na temat tych napraw telefonów przez te... Kurde, tyle lat. No i tak to wyszło. No. To nie będzie nam potrzebne, bo to już było w wyświetlaczu, ja to włożę klientowi tutaj do wyświetlacza. Dobra, to spinam to do kupy i trzeba skończyć. I nie robię dzisiaj więcej. Nie chce mi się po prostu. Chociaż mam siłę, ale wiem, że potem pod koniec tygodnia będzie ciekawie. A jeszcze jutro muszę jechać do Starachowic. Czuję
Jeszcze jedna chyba ta śruba szła. Nie, dobra, jedna szła tutaj. Dobra, to może jeszcze tak, dzisiaj już nic nie będę robił, chociaż kurczę ten mount. Fuck, chyba jednak zrobię tego mounta. Nie wiem, jeszcze pod kamerką paczkę otworzyć, tutaj z tego co pamiętam to chyba Kamila coś tam nawiwijał przy wymianie wyświetlacza. Przełączę sobie tą muzykę. A w sumie niech leci. Odpalamy, działa. Klej został. Jedynie tutaj muszę trochę uzupełnić. Nic. Nie, tu użyję czarnego kleju. Nie, w sumie nie. Użyję przezroczystego jednak. Bardzo szybko schną te kleje. Gówniane są, bo tak naprawdę powinniśmy używać podklejek tutaj. Ale no ta klapka by się na pewno rozleciała, to raz, a dwa tu nie mam oryginalnej, a zamiennik jest kant dupy, lepszy, zdecydowanie oryginał. No tak to wygląda. Syfu, takich podklejek to
co tydzień sprzątam no, setki spod stanowiska. W soboty sobie urządzam takie sprzątanie. Widać, że to działa, jest ok. No dobra. To tak to wyszło. Dzięki. I zapraszam oczywiście. Jeżeli masz zdobiony wyświetlacz, jakąś naprawę drobną, ja poważniejszych nie robię, nawet mi się nie chce, szczerze mówiąc, bo lepiej jest zrobić czasami 2-3 wyświetlacze i na to sama wyjdzie. A nie ma się co denerwować po prostu przy tym. Poza tym się tracimy czas czasami, no nie? Nie każdą usterkę da się usunąć, a potem nie ma jak od klienta wziąć pieniędzy. Jeszcze raz pozdrawiam, łapa w górę, dzięki.